koniu, witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj rozpakujemy kamerę SJ4000, o której mówiłem już w ostatnim unboxingu, jak rozpakowywałem aparat Nikona. Dobra, więc tak, jest to z samplera, to są oczywiście dane, więc wam je pokażę, nie? Kurde, no dzisiaj mam taki o nóż, taki aż się nie mieści w kadrze. No i dobra, nie wiem jak tu się wciąć, chyba tak się wetnę. No, dobra to. Ten nóż w ogóle nie chce ciąć, ale już dobra. Oczywiście ręce są mocniejsze, lepsze. Tutaj wciąć się. Tu chyba przecięłem. Ups. Dobra, tam się nic nie dzieje. Okej. Okay. No, mocno jest. O kurde, mamy walizkę nawet. Tak, bo ja kupiłem prezesa taki większy. Walizkę i w ogóle. Dobra, to już powinno wyjść. Tak to jest, tak to wygląda. To zamówiłem w sklepie Sampler. Nawet tutaj piszę. Sampler.pl. A więc dobra, to jest zestaw taki trochę bardziej powiększony. Wiem, jeszcze kilka jest i ten. Tak, to jest fajna taka walizka. Taki jest sam futerał, nie? Tak, to jest, widzę, że to jakiś fajny materiał. Dobra, tu się chyba dało coś bez tego. Albo z tym, albo bez tego. Dobra. Ups. To chowamy tam. Coś mi wypadło, dobra. Otwieramy. Bardzo fajnie, bardzo fajny, duży ten materiał. Tak, co my tu mamy? Jakąś karteczkę. To jest zamówienie. To nie będę pokazywał. Mamy dodatkowo dwie baterie. Są strasznie małe. Tak, to są dwie bateryjki. Aha, i trzecie jest w kamerce, z tego co wiem. Dobra. Tak, nie zmieścimy tutaj jakichś laptopów czy czegoś, bo ta kamerka jest za mała. Tutaj jednak mamy uchwyt do auta, przylepkę do szyby i ładowarkę do zapalniczki. Tak, i na górze SJK, czyli firmę tego. Tak, tu się otwieramy. Ale nie jest zabezpieczone jak tego. I... śmierć chińszczyzną. O Boże, dobra. Tutaj mamy ładowarkę, zapalniczkę. O kurde, na porządna jest ładowarka. SJK napis. Porządna jest. Tak, tu z tyłu mamy oczywiście mikro USB do samej kamerki. Testowajmy sobie. I drugie co tu mamy, to oczywiście uchwyt do auta. Tak to wygląda, jest tu przystawka, po prostu sobie przystawiamy, tu jest na drugiej stronie jest uchwyt do kamerki. Dobra, to wrzućmy tutaj, to jest nam potrzebne, też będzie. Tak, mamy tutaj taki fajny futerał, w tym to możemy sobie wyciągnąć, coś tu schować. Tak, tutaj mamy na większy zestaw, tu mamy, możemy sobie wyciąć taki, nie, tu są takie klocki jakby i to sobie wyciągamy. No, mamy taki klocek i tu mamy dziurę na coś z zestawu, tylko nie wiem co. Dobra, nie wiem, włóżmy to tutaj. Dobra, to odłóżmy na tą stronę. Teraz przechodzimy do samej kamerki. Ja chciałem srebrną, tylko że akurat srebrnej nie było. Kupiłem czarną. Czekajcie, to coś jeszcze chyba... Nie, tu już nic nie ma. Tak wygląda kamerka, kurde, nawet się nie mieści w kadrze, tak go wygląda. I dobra, ale fajna, lol. Dobra, teraz otwórzmy tak. Czy dobrze widać, nie? No. Lol, okej, okay, fajnie. Nic nie jest zabezpieczone, tak jest normalnie, sobie bateria po prostu wyleciała mi do rąk oczywiście, super, nie?
Wstać mi ją najlepiej tutaj. Siul. Dalej. Wyciągamy dalej kamerkę. Nie no, sporo miejsca jest ten zestaw, nie? Najlepszy na świecie po prostu, nie? Czekajcie, ja to poskładam. Czekajcie. Poskładałem, dwie części tylko wypadły. I coś jeszcze mamy tutaj w pudełku. Tak, nie, super jest, nie? Po prostu... Zarobiste, nie? Polecam. Tak, to sobie połóżmy tutaj. Tak, tu mamy najważniejsze, co jest w tej kamerce, w tym zestawie, to jest instrukcja, jak to używać, jak to... tu jest jakaś linka i przylepki do na przykład chyba kasku. Jak nie, przylepiamy sobie do, na przykład jak idziemy gdzieś na miasto, czy do lasu, na jakiś crossach, czy no wiecie o co chodzi, do kasku. Tak, ta wygląda ładowarka. Może ją teraz spokojnie. Uff, śmierdzi wszystko stąd, serio. Zarobiste śmierdzi. Zestaw jest naprawdę ogromny. Tak, to jest ładowarka. Tu sobie podłączamy do USB i no, po prostu no, ładujemy, tak, i do prądu. Tak, to sobie tu do tego, do worka. Nie będę wam tego chyba wszystkiego przedstawiał, to jest naprawdę tego wciul. Tak, to jest do kamerki przyczepiane. Tutaj, jak mamy to tutaj musimy wyczyścić papierem ściernym, bo to jest lekkie i jeżeli będziemy jechać szybko, to po prostu obróci nam się kamera i będziemy obserwować niebo na kamerce. No i mamy zrobiliście duży zestaw, sobie pooglądajcie jak chcecie, bo czekajcie, jeszcze mamy tutaj jakieś fajne pasy. O. Właśnie mnie to bardzo ciekawiło, czy to są takie pasy, że się przyczepi na przykład do głowy? Czy to są pasy jeszcze jakieś inne? Aha, to są rzepy. Fajnie, wiem, bardzo się cieszę, nie? I jeszcze mamy to. Co to jest? Aha, to mamy paski, po prostu sobie to składamy, nie? Bo tu mamy jeszcze drugi pasek w tym. Po prostu sobie to składamy i możemy sobie przyczepić. No fajnie, już jestem cieszony, bo nie muszę sobie sam przyjść tego. Bo taki pasek 30 zł kosztuje. Na Allegro. Mamy wciół tego zestawu, wszystkie jakieś paski, ładowarka druga. Okej. Okay. Przylepki jakieś inne gówna. I zajmijmy się teraz samą... Wyszmy kamerą. Tak. Ile to już trwa? 3 minuty 30, tam jeszcze coś. Dobra. Jak to teraz? Aha, tak wychodzisz. Okej. Okay. Oczywiście bez w ogóle przyczepienia. No i tak to wygląda. Taka fajna kamerka. Tak, tu nagrywamy, tu tego. Jak to się odpina? No to trzeba samemu sobie dojść. Kamerka jest dla tych, co nie chcą kupować sobie GoPro. Ma 12 megapikseli, Full HD w 30 klatkach, HD w 60. Dla mnie to wystarczy. Ekran LCD oczywiście, nie wiem, tam chyba 1,3 cala, czy coś takiego. Włączamy kamerkę tym przyciskiem. O, tutaj jest przycisk, włączamy. Ups, chyba się uruchomiła. To z tego co wnioskuję, to mam 4 baterie. Niech to już tu działa. No, tutaj mamy kamerkę. Wy tu nie widzicie, bo ja nagrywam to telefonem, więc jest słabiutko. Tak, mamy teraz rok 2013 według kamerki, więc bardzo się cieszę. Dobra, wyłączę to, bo to... No image. Aha. Dobra, nie ogarniam. Kurde, no chcę to jakoś otworzyć. Czekajcie, ja do tego dojdę i pokażę wam, jak to się otwiera. Tak, tutaj mamy taki obstryczek i sobie to otwieramy. Tak to wygląda, po prostu tak się otworzyło. I teraz kamerka, ona przylega do tego, do budowy wodoodpornej, nie jest jakieś tam gówno, żeby kamerka latała w tym, w obudowie. Tak, tutaj mamy ładną naklejeczkę, o tu, żeby się obiektyw nie pobrudził. Przylepię sobie do ekranu albo do czegoś. Dobra, teraz się już nie pobrudzi, kurde, już nie ma kleju. No, tak to wygląda, ta malutka, kurde, kamerka, no patrzcie, jak w ręce. Ona musi mieć małe rozmiary, prawda, bo to jest kamerka sportowa. Tak to wygląda, teraz ją włączę może. Welcome i po prostu pokazuje nam nagrywanie. I tu świeci fajnie światełko. No. Tak, tu musimy dokupić sobie kartę i tak dalej, bo to... Wiadomo, nie? No to dobra. Ja to wyłączam. Komentujcie, subskrybujcie. No i co? Zarobiliście duży zestaw. Elo.